Mecze siódmej kolejki pierwszej ligi amatorskich rozgrywek piłki nożnej były ciekawe. Nie zabrakło niespodzianek, porażki poniosły zespoły pauza i użli nieruchomości. A swój pierwszy punkt w lidze wywalczył pan samochodzik. W pierwszym meczu siódmej kolejki bliższy zwycięstwa był pan Samochodzik, który po pierwszej połowie nieoczekiwanie prowadził z Cewa Logistics 2-0. Gracze Cewa walczyli i w drugiej części meczu odwrócili losy spotkania. Zdołali doprowadzić do wyrównania 2-2. W emocjonującej końcówce mimo szans żadnej z drużyn nie udało się zdobyć gola. Remis nie zadowolił pana Samochodzika, chociaż dla tego zespołu to pierwszy punkt w rozgrywkach. Niespodziewanie zacięty przebieg miał mecz lidera, drefpolent Meble Kropkowski – z SZL Monterami. W pierwszej połowie Monterzy objęli prowadzenie i mieli sporo sytuacji bramkowych. Ostatecznie do przerwy było jednak 1-1. Później więcej skutecznych akcji przeprowadzili Kropkowscy, którzy wygrali 5-3. Umocnili się na pozycji lidera. Są jedynym zespołem bez porażki. Na drugie miejsce awansował Pit Stop Service, który pewnie wygrał 9-3 z PB Eurogres, choć pierwsza połowa była wyrównana. Pit Stop awansował na drugie miejsce kosztem zespołu Użli z nieruchomości, który przegrał 0 do jednego z jak Team. Niespodzianką była przegrana jednego z faworytów rozgrywek zespołu Pauza. Nieszczęście pomarańczowych zaczęło się od gola samobójczego. Dodajmy, że MS Projekt skutecznie się bronił i w drugiej połowie strzelił jeszcze jednego gola, który dał zwycięstwo 2 do 1. Następna kolejka pierwszej ligi odbędzie się w tygodniu po Bożym Ciele, a więc w czwartek 11 czerwca. Organizatorem rozgrywek na kompleksie Orlik imienia Kamili Skolimowskiej jest jest powiatowe centrum sportu.